25 lutego. Ilona Wrublewska Czarnocka witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Co się dzieje na stacjach benzynowych w Bełchatowie? Maila z takim pytaniem otrzymaliśmy wczoraj na naszą redakcyjną skrzynkę. Do listu załączone były zdjęcia. Długie kolejki przed stacjami paliw to najprawdopodobniej reakcja na wojnę na Ukrainie. Wczoraj otrzymaliśmy zdjęcia od naszych telewizów z różnych rejonów naszego miasta, gdzie długie kolejki samochodów stoją przed stacjami, aby zatankować benzynę czy olej napędowy. W mediach społecznościowych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego możemy przeczytać: że Przez ostatnie trzy tygodnie wzrosła sprzedaż paliw przy granicy zachodniej i południowej. Rafinerie zwiększyły przerób i popyt został zaspokojony. Dziś w kilku dużych miastach oraz na ścianie wschodniej na nie w których stacjach pojawiły się kolejki. Nie ma obaw paliw w kraju wystarczy. Przedstawiciele Polskiej Organizacji Przemysłu i handlu naftowego uspokajają, magazyny ropy pełne w bazach paliw zapasy wystarczą nawet na trzy miesiące. Widać dziś lokalnie panikę wśród kierowców, ale firmy transportowe stoją w gotowości do zwiększonej aktywności. Paliwa dla wszystkich wystarczy. Dzisiaj sytuacja nieco się uspokoiła, ale na wielu stacjach widniał taki oto komunikat. Paliwa brak. Jak informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, rosyjskie programy zostały wykreślone z rejestru programów rozprowadzanych. W związku z rozpoczęciem przez Federację Rosyjską działań wojennych na Ukrainie z uwagi na kwestie bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej Polskiej, KRRIT podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych następujących programów. RT, Today, RT Documentary, RT Planeta, Soyuz TV, rosja 24. Wykreślenie z rejestru oznacza brak możliwości rozprowadzania wyżej wymienionych programów w sieciach kablowych, platformach satelitarnych oraz platformach internetowych. DOLSAT w związku z tą decyzją zaprzestał nadawania RT Russia Today oraz RT Documentary. W miejsce tych kanałów włączone zostały TVP World oraz Ukraina 24. Wczoraj ogromne kolejki do stacji benzynowych, dzisiaj do bankomatów i banków. KNF uspokaja, nie ma planu wprowadzania limitów na wypłaty gotówki. Atak Rosji na Ukrainę wywołał strach. Mieszkańcy naszego miasta tłumnie ruszyli nie tylko, by robić zapasy w postaci produktów spożywczych, ale także, by wypłacać gotówkę z bankomatów czy banku. To zdjęcia z dzisiaj ogromna kolejka, a właściwie dwie przed jednym z banków przy ulicy Wojska Polskiego. Na naszą skrzynkę pocztową otrzymujemy także informację, że w niektórych bankomatach zaczyna brakować gotówki w maszynach. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed szerzącą się falą fake newsów. Zapewnia również, że nie ma planów wprowadzenia limitów na wypłaty gotówki. Uspokaja. W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie można spodziewać się wzmożonych działań dezinformacyjnych na terenie Polski związanych z dostępnością gotówki. Nie daj się nabrać i sam nie podawaj dalej fałszywych informacji. Bełchatów wyraża solidarność z Ukrainą. Radni wczoraj zdecydowali o zawieszeniu współpracy partnerskiej z rosyjskim miastem Sowieck. W obliczu agresji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy miejsce radni oraz prezydent Mariola Czechowska wraz z wiceprezydentami miasta zajęli stanowisko w tej sprawie. Rada jednogłośnie przyjęła dwie uchwały, które zostały dodatkowo wprowadzone do porządku obrad wczorajszej sesji. W pierwszej z nich Rada potępiła działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Druga uchwała natomiast dotyczyła zawieszenia współpracy partnerskiej z rosyjskim miastem Sowieck. Z masztu przed urzędem miasta zniknęła już tabliczka wskazująca kierunek do Sowiecka. Na maszcie natomiast zawieszono żółto-niebieskie flagi z napisem „Solidarnie z Ukrainą”. Akty Solidarności z Ukrainą widoczne są także na bełchatowskich ulicach. Napis podobnej treści widnieje na chodniku na osiedlu Dolnośląskim, przy bloku numer 203. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 18 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jedna osoba zmarła, posiadała ona choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 247, natomiast liczba wykonanych testów 109, z czego 20 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 831 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Liczba przypadków śmiertelnych Pięć. Wszystkie te osoby posiadały choroby współistniejące z COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 8190, natomiast liczba wykonanych testów 5042, z czego 949 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 16724 potwierdzone przypadki zakażenia, w tym 1728 ponownych zakażeń. Liczba przypadków śmiertelnych 198. Z powodu COVID-19 zmarło 51%. Osób. Natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, zmarło 147 osób. Wszyscy emeryci pobierający wcześniejsze emerytury, jak również ręciści, którzy dodatkowo pracowali w 2021 roku, muszą pamiętać, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Chodzi m.in. o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej. Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn, a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń i muszą to zrobić maksymalnie do końca lutego. Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy też wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą. Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie. Aby umożliwić rozliczenie emerytury czy renty w najkorzystniejszy sposób, taka osoba powinna przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Niezbędne dokumenty wystawiają pracodawcy, zaś osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą napisać i złożyć oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Rozliczenie przychodu to obowiązek. Pracujących rencistów i niektórych emerytów obowiązują limity, jakie mogą dorobić do swoich świadczeń. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczą ten limit, to świadczenie będzie zmniejszane. Natomiast po przekroczeniu drugiego progu, to jest 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona. Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informować ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji są Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2021 roku, to muszą rozliczyć się w zus z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego. Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób, które pobierają na przykład rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze, ale mają ustalone prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wówczas renta przysługuje w pełnej wysokości niezależnie od tego, jak wysokie są zarobki. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacje o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej, za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne. PGS Bełchatów coraz bliżej finału. Bełchatowianie wygrali 3 do 2 z liderem Ligi Francuskiej w półfinale Pucharu CEF. Tak, no zawsze lepiej wygrać 3 0 lub 3-1 tutaj w tym systemie, ale po tym pierwszym secie i tak odnieśliśmy zwycięstwo 3-2, minimalny handicap przed rewanżem jest i z tego się cieszymy. Troszkę falowała, ale też Francuzi grali bardzo ofiarnie i fenomenalnie w obronie i tym nam często podcinali skrzydła dzisiaj, ale wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się tego w tym dzisiejszym spotkaniu i tak też było. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj, taka gra wystarczyła na zwycięstwo 3-2, tam na pewno będzie troszeczkę to nie będzie już nasza sala, ale, ale wierzę, że tam też odniesiemy zwycięstwo. Jakie tam już nie ma znaczenia. Okay, semifinal of uh, European Cup. It was really important to win here in front of our crowd to keep this. To był półfinał pucharu CEV i zanotowaliśmy bardzo ważne zwycięstwo przed własną publicznością. Podtrzymaliśmy pasy wygranych. To był dobry mecz. Wiemy, że Tours to znakomita drużyna, która wyeliminowała modenę, czyli jeden z najlepszych zespołów na świecie. Rywale są też pierwsi w lidze francuskiej, więc możemy się spodziewać kolejnego trudnego meczu w rewanżu, ale wierzę, że będziemy jeszcze lepiej przygotowani. W pierwszym secie mieliśmy 3-4 punkty przewagi, ale nie zdołaliśmy tego doprowadzić do końca. Najważniejsze. Jest jednak zwycięstwo. Nieważne czy wygrywasz 3-1 czy 3-2, w rewanżu znów trzeba postawić na swoim. Jestem dumny z drużyny, bo kolejny raz pokazaliśmy mentalność zwycięzców. Na pewno rewanż będzie bardziej wymagający. My będziemy przygotowani na nich, a rywal na nas. To na pewno będzie mecz, który wyłoni lepszą drużynę do walki z Zenitem Kazań lub Monzą w finale. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.